Ja mam trzy rzeczy. Pierwsza jest taka, nie ma w twoim życiu radości, bo nie ma dziękczynienia. Jeżeli przestałeś dziękować Bogu za to, że umarł za ciebie i zmartwychwstał, to zmień to, bo to jest najważniejsza rzecz. A wydaje ci się to już zbyt pospolite i takie, które było, już ci się należało i jest super i bardziej skupiasz się na ogłaszaniu rzeczy do życia tu na ziemi. A ja chcę ci przypomnieć o tym, co jest wieczne. Krzyż jest największą bronią, a największym cudem w twoim życiu jest to, że masz Ducha Świętego. Nie cuda, które mogą się jeszcze wydarzyć, czy manifestacje, ale to, że masz głos Ducha Świętego. Więc jeżeli przestałeś Bogu dziękować za zbawienie, że po śmierci idziesz do nieba, że twoje grzechy są przebaczone, to zacznij to robić. Druga rzecz, bardzo ważna, chcę, żebyś wszystkie osoby, które myślą, że mają problem, albo którym się wydaje, że mają problem z brakiem poczucia własnej wartości, chcę ci powiedzieć, żebyś wyśmiał dzisiaj diabła. Jesteś świątynią Boga. Odkąd narodziłeś się z Bożego Ducha, sam Duch Święty zamieszkał w tobie. Kiedy czytasz w Piśmie Świętym, że nikt brudny, nieobmyty nie mógł wejść do świątyni, nikt, jedynie kapłan do tego wyznaczony, który musiał być bez grzechu, bo inaczej umierał, to jak możesz myśleć, że brak poczucia własnej wartości jest twoim udziałem, skoro Jezus mieszka w tobie? Wyśmiej diabła. On jest brzydki. On jest tępakiem. Nie zabrał Bogu chwały. Ty zasiadasz po prawicy Boga Ojca w niebie. Jezus go pokonał jako człowiek. Ty jesteś piękny w oczach Boga. On stworzył cię na swój obraz i podobieństwo. Dzisiaj jest koniec z brakiem poczucia własnej wartości w tym kościele. To jest ten czas, kiedy sobie uzmysłowisz, że sam Bóg zamieszkał w tobie. Ty jesteś świątynią, a świątynia jest święta. Diabeł nie może się nawet do niej zbliżyć. Nie może się zbliżyć z żadnym grzechem do ciebie. On ci zazdrości, dlatego cię okłamuje. Druga, ostatnia rzecz już. Stoisz w pełnej zbroi. Jezus cię wyposażył we wszystko, co potrzeba. Jesteś wojownikiem Bożym. Z tyłu masz gołe plecy, ale z tyłu stoi Kościół za tobą. A za Kościołem stoją zastępy anielskie. Więc nie jesteś sam, jeżeli borykasz się z czymś, albo wydaje ci się, że w jakichś okolicznościach musisz sam walczyć, albo z czymś sobie nie radzisz, albo coś jest zbyt błahe, to idź do lidera, albo do jakiejś osoby w kościele i omów ten problem. Albo w ogóle powiedz, jak żyjesz. Samo nazywanie rzeczy spowoduje to, że będzie to pewnego rodzaju spowiedź albo pokuta, że obnażysz diabła. Pamiętaj o tym, że Bóg cię wyposażył, Jezus mieszka w tobie, ale z tyłu za twoimi plecami stoi Kościół, który jest dla ciebie. To jest potężna siła, to jest potężna broń. Po to jest Kościół. Amen. Amen.